Kolejne 40 par będzie mogło w 2024 roku skorzystać w Sosnowcu z dofinansowania do leczenia in vitro. Miasto przeznaczy na ten cel około 200 tysięcy złotych. W tym roku w programie bierze udział 6 placówek medycznych, z których 2 mieszczą się poza województwem śląskim. Karolina Komada. Kolejni mieszkańcy Sosnowca mogą skorzystać z dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro. 39 dzieci już się urodziło. Są też panie, które są jeszcze w ciąży, więc czekamy na kolejne dzieciaki. Od poniedziałku 25 marca można składać wnioski w tegorocznej edycji programu. Sosnowiec kontynuuje politykę wspierania osób, które mają problemy z zajściem w ciążę. Program in vitro w Sosnowcu trwa, to jest kolejna edycja. Tak naprawdę jest to edycja programu, który jest od 2021 roku. Ta edycja tego programu kończy się właśnie w tym roku. W sumie przez 4 lata wspomożemy 160 par. Realizacją programu w 2024 roku zajmie się 6 placówek, do których pary mają zgłaszać się bezpośrednio. Muszą one jednak spełniać określone warunki. Przede wszystkim wiek pacjentki między 23-40 lat, poza tym rezerwa jajnikowa, czyli taka zdolność do płodności powyżej 0,7, no i oczywiście mieć medyczne uzasadnienie dla przeprowadzenia technik rozrodu wspomaganego. Dla programu z miasta Sosnowiec ta kwota wynosi 5 tysięcy zł. Procedura in vitro obejmuje stymulację pacjentki, kontrolę cyklu w trakcie stymulacji, pobranie komórek jajowych, hodowlę zarodków oraz transfer zarodka. Do tego samego Centrum Leczenia Niepłodności mogą zgłaszać się pary, które chcą skorzystać z wojewódzkiego programu dofinansowania in vitro. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 20 milionów złotych. Zakwalifikowane pary mogą liczyć na dofinansowanie do 3 procedur in vitro. Wiemy, że jest ogromny problem z bezpłodnością. Bezpłodność została uznana przez WHO jako choroba. I chciałyśmy wyjść naprzeciw naszym mieszkankom, chociaż sytuacja polityczna nie była dla nas sprzyjająca. Jednak zainicjowałyśmy we 3-4 my radne z Koalicji Obywatelskiej uchwałę o dofinansowaniu in vitro. Nie udało się na początku. Program wystartował 14 marca. Ministerstwo Zdrowia aktualnie pracuje nad programem dofinansowania in vitro z budżetu państwa. Ma ruszyć 1 czerwca. Na ten cel państwo ma przeznaczyć 500 milionów złotych.